A już teraz z nami w studiu kolejny z gości, Dorota Pacholarz. Witam serdecznie Ciebie, Sewa, i witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Kozalino, taki dystans zatrzymać, no właśnie, żeby tak my się za bardzo... się czuję, tak. Dobrze, Dorotko, to przejdźmy do rzeczy. 700 notowań... No, sporo, nie? To jest bardzo sporo. No niestety, moja historia nie notuje aż tak dużo wspomnień dotyczących listy, ale jak dużo... ja też nie wiem. No właśnie, chciałbym zapytać, czy pamiętasz, w którym notowaniu żeście się jako Arkadia Band pierwszy raz pojawili? No to powiem szczerze, że to było 3,5 roku temu, czyli gdybyś przełożył to na notowania, to gdzieś w okolicach, czekaj, jak mamy 50, momencik, 52 tygodnie w ciągu roku, dobra, poczekaj, okay. Razem mniej więcej 4. Czyli 200 notowań temu, no może gdzieś tak 180 notowań no, czyli, temu. Czyli jak rozdawali 500 plus, to wyście się wtedy załapali. Wiesz co, to jest twoja interpretacja, ja tego nie potwierdzam. Dobra, ale rozumiem, że teraz jest lepiej, bo jest 700 plus. No oczywiście. No, my zawsze krok do przodu są. Dorotko, hit za hitem, zespół Arkadia Band przez te 200 notowań, co że się policzyło, mogę śmiało powiedzieć, że się zmienił. Po pierwszy, wiesz co, pierwszy finał Listy Śląskich Szlagierów, to ja pamiętam, że mogę powiedzieć, że tak z panem producentem, panem Janem Musialikiem rozmawiałam i taką miałam nadzieję, pamiętam jak jechałam na te pierwsze rozdanie nagród, że tam się też gdzieś pojawimy na tej scenie. Ale to pierwsze było dla nas, pierwsze to było takie, przyszliśmy, zagraliśmy, no i poszliśmy. I poszliśmy po prostu, ale powiem Ci, że rok później, no już przyszliśmy, staliśmy na podium, zagraliśmy, i to było, zebraliśmy. Tak, i to już było po prostu, to już było wow. Dobrze, Dorotko, bo Wy jako zespół się zmieniacie dosyć bardzo, teraz już jest, chociaż do tego bardzo damskiego składu, gdzie to ostatnio... już nie jest no właśnie, bardzo dołączyli mężczyźni, pojawił się klawisz, pojawiła się gitara, jak się dobrze gdzieś tam widział, ale też jest to, że tej choreografii, Kero, zawsze towarzyszyła trzem kobietom, dołączyła czwarta Dorota, Kero tam no, też... Właśnie, ja powiem, że ja skromnie powiem, że ja dopiero się uczę tych ruchów i próbuję nadążyć za dziewczynami. No co tu dużo mówić, one są młodsze, ładniejsze i zgrabniejsze. W związku z czym ja mam jeszcze trochę do nadrobienia, a chciałabym za pośrednictwem, skoro dzisiaj taki jubileusz, proszę, wiesz, nie byłabym sobą, gdybym nie pozdrowiła części starej składu Arkadia Band, bo też jakby nie było, uczestniczyli w tych naszych dwóch poprzednich osiągnięciach, to w tym roku tak naprawdę nowy skład Arkadia Band zdobył samodzielnie nagrody, ale chciałabym za pośrednictwem programu Lista Śląskich Szlagierów pozdrowić i Bogdana, i Sławka, i macham w tej chwili do Was. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie 12 lat współpracy. 12 lat współpracy, przed nami kolejne notowania. Jak to jest, Dorota, kiedy, bo to jest najstarszy program szlagierowy, tak, pierwszy ze szlagierowych programów na naszym rynku. Jak to jest, kiedy wykonawca dołącza do takiego programu? Jakie jest uczucie? Wiesz co, to jest, jeżeli chodzi, ja mogę mówić za siebie, bo wiesz, nie ma tutaj reszty zespołu, ale to jest mieszanina wielu uczuć. Ale muszę Ci powiedzieć, że tak naprawdę pana producenta Listy Śląskich Szlagierów to ja spotkałam właśnie 12 lat temu, jak myśmy zaczynali w ogóle swoją karierę i poszliśmy, pamiętam wtedy, do pana Jana Musialika na spotkanie i nie ukrywam, że wtedy jeszcze mało wiedziałam i o tej branży, i o tym świecie, i o w ogóle muzyce i gdybym być może, i powiem to dzisiaj pierwszy raz, że gdybym wtedy posłuchała producenta Listy Śląskich Szlagierów, to dzisiaj bylibyśmy już dalej, dużo dalej. Także można powiedzieć, że pierwsze kroki to 12 lat temu, a jakie to uczucie, kiedy wchodzisz do takiego programu, no jest takie, na początku jest taki też i strach, bo wiesz, tutaj producent programu Lista Śląskich Szlagierów, ja mam takie wrażenie, kładzie taki nacisk i robi taką, no, dosyć sporą selekcję tych wykonawców, tych artystów i ten poziom jest naprawdę wysoki. I jeżeli się tutaj już znajduje w tym programie, no to musisz do tego pułapu tak jakby dobić, nie możesz, wiesz, tych lotów obniżyć, więc musisz coś sobą reprezentować i to gdzieś z tyłu głowy każdy artysta ma, powinien mieć, no i to powoduje u Ciebie taki, no taki stres mobilizujący, przynajmniej ja tak mam, że czyli no, jest nie to... możesz tutaj grać byle jak, byle czego. Jest ta mobilizacja, tak, żeby produkować i patrzeć w przyszłość, żeby tak, nie... Żeby się rozwijać, wiesz. Rozwijać się, żeby nie było tylko tu i teraz, ale żeby jeszcze ta przyszłość szlagierów była jak najbardziej kolorowa. Tak, i wiesz co, i słuchać dobrych, mądrych rad, bo jednak ludzie, którzy tworzą ten program, tak, zwłaszcza producent programu, pan Jan Musialik,
no jest przecież w tej branży tyle lat i doskonale wie, już przeżył niejedno i widział niejedno, więc cóż by było powiedzieć. No, czy zespół Arkadia Bęcz, czy jakikolwiek inny artysta, to dla niego może, myślę, że to już nie jest żadna, że tak powiem, nowość i bardzo czasami mądrze radzi, tylko że no, artyści są uparci. Trzeba chcieć ja słuchać. Byłam uparta i nie zawsze chciałam Dorotko, słuchać. To teraz jeszcze posłuchaj takiego pytania na sam koniec, mhm. Bo zapytam o plany, bo skoro 700, skoro rocznica, zawsze w Arkadii były te plany takie no, szerokie, dalekosiężne, tak. Mocno rozwijające się, ale ty też słyniesz z tego, że skrupulatnie jakaś tam ta lista se odhaczą, że zrealizowane i następne. No i co teraz do realizacji? Ja już się któryś raz powtórzę, ja obiecałam u Ciebie w programie, że płyta pojawi się w tym roku. No widzę taki już malutki, jak to się mówi w branży, delay, czyli opóźnienie, że może to być przełom przyszłego roku, ale nie chcę tutaj mówić. No drodzy Państwo, sytuacja jest przedziwna, więc też pewne jakieś poślizgi czasowe, no chciałabym, żebyście Państwo nam wybaczyli. Ale plany są jak najbardziej. Kolejne dwa teledyski będą się jeszcze robiły w tym roku, takie wiesz, pod jesień, coś takiego, te klimaty, tyle na razie chcę zdradzić. Piąta płyta, no i dopracowanie programu śląskiego, bo mogę zdradzić, że mamy prawdziwe stroje śląskie, górnośląskie, stroje ludowe rozbarskie w Arkadii Band, takie jak były kiedyś. Nie żadne stylizacje, tylko prawdziwe, nasze, richtig śląskie stroje. I to też będzie taki program, z którego mam nadzieję w przyszłym roku Arkadia będzie zasłynie głośno. Dobrze, a powiedz mi, to teraz tak zagromy wabank, bo wy lubicie grać wabank, tak. Z tego co wiem. Pytaj o wszystko. To pytam właśnie, to jak daleko jest ta płyta? 3/4 zrobione. 3/4 zrobione, to brzmi bardzo dobrze. Dobra, Dorotko, bardzo dziękuję Ci za to, żeś mogła nas odwiedzić, że mogłaś razem z nami poświętować. Czy ja mogę pozdrowić? Możesz. Wszystkich telewizów Listy Śląskich Szlagierów. Kochani, życzę Wam, sobie i producentowi tego programu, żeby doczekać 1000, a ja już to w domu obliczyłam, że czyli co, jeszcze 6 lat. I za 6 lat szczęśliwie, mam nadzieję, wszyscy spotkamy się i Wy, drodzy Państwo, przed telewizorami i my tutaj w studio w programie Lista Śląskich Szlagierów. To dopiero będzie biba, kochani, na tysięczne podsumowanie Listy Śląskich Szlagierów. Tego życzę sobie, wszystkim artystom sceny śląskiej, Tobie, Sebuś, producentowi panu Janowi Musialik i Wam, kochani, drodzy telewizowie, i bądźcie z każdym artystą sceny śląskiej, bo my Was bardzo potrzebujemy, bo jeśli Was nie będzie przy nas, to niepotrzebnie będziemy stali na scenie. Tylko zaprosić Dorotę i program zrobiony. Dobrze, moi drodzy Państwo, Dorotko, raz jeszcze bardzo dziękuję. Panie i panowie, Dorota Pacholarz, Arkadia Będę razem z nami była. Życzę
Tak, za przeglądem tutaj ten nasz YouTube'owy kanalik, proszę bardzo, Jurek jest z nami, pozdrowienia z Chojnic w Pomorskim, pozdrawiamy, Monika pisze, pozdrawiam wszystkich z Żywca, kto tu jeszcze jest razem z nami, Mielec jest razem z nami, pan Marcin, proszę, pani Małgorzata, no ze Wito, Czesiu, pozdrowienia i do przodu, tu witam serdecznie wszystkich słuchających śląskich szlagrów, Adam tak do nas napisał, piszcie, piszcie, śmiało piszcie, ja będę starał się to wszystko przeczytać, chociaż tego jest coraz to więcej, śmiało też możecie dać wszystkim znać, że dzisiaj takie wyjątkowe 700. wydanie naszego programu, a przy okazji goście studiu, przy okazji też wielkie świętowanie, no i przy okazji zupełnie taki live'ik zrobiony. Przed chwilą zobaczyliśmy miks koncertowy. Tak, a teraz już w szlagierowym studiu razem z nami Bernadeta Kowalsko, proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie, witam Ciebie i oczywiście wszystkich naszych widzów i fanów naszego zespołu. Po tej stronie stoi Jurek Macoła. Witam również wszystkich serdecznie. No i Mirosław Naturalny jest. Witam serdecznie. Naturalnie tata. Naturalnie. Dobrze, fajnie, że mogliśmy się że teraz wszyscy trafić. Bernadetko, zapytam o to, czy ty pamiętasz, jak wyglądały początki wasze jako tak, zespołu? Tak. Myślę, że z początki, kiedy zaznaczyliśmy swoją obecność w liście śląskich szlagierów, to była właśnie piosenka Tylko z Tobą. Wtedy udało nam się i dostaliśmy miejsce, które nas bardzo zadowalało i oczywiście razem z Jackiem Silskim, bo to był duet, bardzo cieszyliśmy się z tego, że publiczność nasza po prostu postawiła na nas swoje głosy i to był początek, a potem jeszcze bardziej utkwiło mi w pamięci, jak lista śląskich szlagierów zawitała w miasteczku śląskim. No to twoje, to przecież dokładnie twoja tak, ziemia. Dokładnie tak, na żywo, słuchajcie, była transmisja listy i tam toczyła się wojna, że tak mogę powiedzieć, taka bardzo zresztą przyjemna, o wykonawcę roku. I też wtedy miasteczko stanęło na wysokości, tak powiem, na wysokości zadania i udało mi się właśnie uzyskać taki tytuł. A, Bernadeta i tytuł, i miasteczko śląskie. Co, przecież to miasteczko nie spało ze dwa dni, jak nic. Oczywiście było to przy okazji wspaniałego naszego festynu parafialnego i wtedy lista śląskich szlagierów odwiedziła miasteczko i tam się ta wojna potoczyła. Wszyscy się cieszyli i to, myślę, była ta wisienka na torcie. Na torcie. Dobrze, tort już my zaliczyli, nie dzisiaj, tak Jurek. Jest. Ale Jurek, czy ty pamiętasz, albo w ogóle żeś kiedyś podjął się takiego zadania, żeby zliczyć ilość kompozycji, która była w liście spod twojej ręki, co wyszło? Nie jestem w stanie. Nie, to trudno by było policzyć, bo ja tak nie obserwuję tej listy, więc nawet nie wiem, no ale... Trochę ich było na pewno przez te wszystkie lata. No bo Jurek... To nie tylko jest... to przez Bernadetę. No właśnie, tyś jest ojcem szlagierowej muzyki, jakby na to nie spojrzeć. No, ja wiem, ta dziękuję, szlagier... dziękuję. Wiem, chcesz powiedzieć, że ta szlagierowa muzyka mu nie jednego ojca, no tak, się złożyło. No, ale to tyś się przyczynił do tego, że ona powstała. Byłem jednym z tych, którzy zaczynał to wszystko, nie? Którzy my zaczynali to wszystko, ale... Ale czy jest taki ojciec, tatuś, to nie wiem. A powinien, że się tak czuć. Ale, no, ale tatuś tam się czuje, bo tatusia może tego... Tak, oczywiście w naszym zespole jest... Było w zespole. Tak, było w zespole Pępkowe, ale pozwól, że wrócę do tego, co powiedział Jurek. Właśnie może, słuchajcie, może to jest teraz ta okazja, żeby Jurek po prostu usiadł i taki rachunek zrobił sumienia, ile dokładnie tych kompozycji jest. Za dużo czasu musiało zająć. Słuchaj, Jurek, ja ci pomożemy. Tak, my zrobimy dzisiaj taki afterek za chwilę po programie i co tak będziemy liczyć. Jeden szlagierek dla Jureczka, drugi. A kto zaśpiewał, ja, to moje. Jakoś zrobimy. Ale trochę tego było, no, tak nieskromnie powiem. Mirek, powiedz mi, jak ty się czujesz w nowej roli, bo rola ojca to jest... Cudowna. No, tak, na początku. Znaczy na początku. Znaczy cudowna rola, po prostu spełniam się jako ojca. Bo to, licząc nieskromnie, to już tak miesiąc. 5 tygodni, wszystko leci. A dobrze liczy, nie? Dobrze. Córka. Córka mi pozwala się wyspać? Zdecydowanie tak. Ale ty jako... Bo ty jesteś też taki troszkę multiinstrumentalista, nie? Tak. Coś już przygrywasz? Tak, już grałem. Grałem, posiedziałem akordeonem, dziecko było sobie w leżaczku, więc tam już jakieś po prostu fajne rzeczy tam maluchowe grałem. No i pięknie, to się wszystko układa. Bernadetko, to teraz jeszcze na sam koniec, powiedz mi o planach na przyszłość. No na pewno chcielibyśmy, kochani, zostać razem z wami w liście śląskich szlagierów. Chcielibyśmy, żebyście kochali szlagiery, żebyście głosowali też i na nasze piosenki, bo przecież jesteśmy, mogę śmiało powiedzieć, wszyscy Możesz. Wielką rodziną szlagierową.
i szlagierowo to jest naprawdę fajnie i dobrze. Dziękujemy Wam za to wszystko, co do tej pory się wydarzyło dla naszego zespołu, za każdy oddany głos, za każdą nominację, za to, że możemy też się cieszyć, że tych sukcesów trochę mamy na swoim koncie, tych właśnie, te kompozycje, które Jurek tworzy, że Państwu wpadają do serca i przede wszystkim życzymy producentowi, panu Janowi Musialikowi, żeby dbał o to tak jak do tej pory, żeby szło dobrze, żebyśmy po prostu wszyscy mogli się cieszyć tym, co do tej pory przez te 13 lat zostało zrobione. Bo trzeba powiedzieć, że to troszeczkę czasu. Jest, jakby nie wejrzeć, jakby podczas pierwszej randki się mocniej przytulał, to by miał syna w tym wieku. No widzisz. Bernadetko, bo tutaj są pozdrowienia, proszę bardzo. Pani Monika pisze pozdrowienia dla pani Bernadety i panów zespołu. Dziękujemy. Pani Basia, super piosenki, pozdrawiam serdecznie cały zespół Bernadety. Bardzo dziękujemy, kochani. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję Ci za te fajne życzenia. Dziękuję za to, panowie i panie, żeście przyjęli zaproszenie. Bernadeta Kowalsko z zespołem razem z nami świętuje dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
ciągle o to pytam, kaj Boże ty to wiesz. Serca wciąż zaspane, obudź je nad ranem, bo ty potrafisz to. Lato pragnieniem, lato marzeniem jest, tak już jest. Słońca nam trzeba, jak skrawek nieba. I ty to wiesz, czujesz letni wiatr. Co dmucho jak szalony, nie czujesz się zmęczony. Słońca ciepły blask, rozgrzewa nasze dłonie, streczone jak szalone. Lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz letni wiatr, co dmucho jak szalony w nas. Twarze roześmiane, słowa tak dobrane są, czuja twoja moc. Miłość jak szalona, ciągle w twoich dłoniach, bo ty ogrzejesz ją. Lato pragnieniem, lato marzeniem jest, tak już jest. Słońca nam trzeba, jak skrawek nieba. I ty to wiesz, czujesz letni wiatr. Co dmucho jak szalony, nie czuję się zmęczony. Słońca ciepły blask, rozgrzewa nasze dłonie, sklecione jak szalone. Lato w nas, lato w nas, lato w nas jest. Czujesz letni wiatr, co dmucho jak szalony w nas. Lato w nas. No, dzisiaj naprawdę gorko było u nas. Oj, gorko było, a jeszcze cieplej będzie właśnie podczas tego notowania, bo to jakby nie wejrzeć. Jubileusz 700+. Mirosław Sołtysek to za nami, a to też kolejny z wykonawców, którego szlagiery promujemy od samego początku istnienia naszego programu. Wszystkim artystom, wykonawcom, producentom dziękujemy za ich twórczość. Może odkrywania już czas, tam gdzie
tylko ty sam znasz swego nieba cień. Przed nami nieodkryty ląd, przed nami fale morza, w letnią noc. Tylko ty dajesz mi swoją moc. Przed nami droga pełna gwiazd, przed nami morze odkrywania już czas. Tam gdzie ty, tam szczęścia jest smak. Kiedy słońce zachodzi, przed nami jest tylko jedna rzecz, której pragnę. Mówić cię mocno w rytmie światła, choć nad górami już ciemna noc. Przed nami nieodkryty ląd, przed nami fale morza w letnią noc. Tylko ty dajesz mi swoją moc. Przed nami droga pełna gwiazd, przed nami morze odkrywania już czas. Tam gdzie ty, wszystko przed nami, czyli szlagierowa nowość Aliny, i śmiało też idzie powiedzieć, że jeszcze wszystko przed Aliną, bo na ta chwila poza Szlagier Top 10. Pamiętajcie, żeby zagłosować na ta nowość, trzeba wysłać SMS-a na numer 7168, a w treści wpisujecie LSS Top i kod teledysku, to jest bardzo ważne, 8272. Do głosujących na Szlagier Top 10 mamy nagrodę. Kod dostępu online do VOD koncertu Szlagierowe Show Tima Fabiana Miłość i Bernadety Kowalski. Ulubione. Słodko i namiętnie. Ty u koleżanki, nudne mam poranki i na piecu puste garnki. Miało być tak pięknie, miało być tak pięknie. Chciałeś dać mi gwiazdkę z nieba. Cud cię nie odmieni, wciąż futro masz w kieszeni. Mam cię dość, mam cię dość. Dajesz mi za bardzo w kość. Mam walizki spakowane i odchodzę wczesnym ranem. Mam cię dość, mam cię dość. Ciebie trapi tylko złość. Już cię słychać nawet w sieni. Ciebie cud też nie odmieni. Laj, laj. Chodzisz się wykrętem, nic już nie pomoże. Noc w telewizorze, dałeś lenia mi, mój Boże. Miałaś mi być rajem, miałaś mi być rajem, słońcem, kwiatem i Hawajem. Znów piszczy w moich uszach, wspomina cię mamusia. Mam cię dość, mam cię dość. Dajesz mi za bardzo w kość. Mam walizki spakowane i odchodzę wczesnym ranem. Mam cię dość, mam cię dość. Ciebie trapi tylko złość. Już cię słychać nawet w sieni. Ciebie cud też nie odmieni.
mam cię dość, dajesz mi za bardzo w kość. Mam walizki spakowane i odchodzę wczesnym ranem. Mam cię dość, ciebie trapi tylko złość. Już cię słychać nawet w sieni, ciebie cud też nie odmieni. Mam cię dość, mam cię dość, proszę bardzo, Nudelkula. Trochę, że się poczuł jak w domu, mogę wam powiedzieć. Takie obrazki jak właśnie z niedzielnego obiadu u mnie. Dobrze, to co, teraz odnoszymy się do tego, co tutaj znajduje się na YouTube'ku, bo tam nas oglądacie i tutaj oczywiście też możecie na czacie pozdrawiać, pisać, a ja staram się tego wszystkiego wychycić i wyczytać. Pani Ela, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zbigniew, pozdrawiam wszystkich prowadzących i oglądających. Marcelina, gratulacje dla producenta, prowadzących i artystów LSS z Tórza. Jan napisał, Wadowice pozdrawiają pana Mirka wraz ze swoim zespołem, życzymy kolejnych jubileuszy. Wadowice są też z nami. Kto jeszcze z nami? Toruń, proszę bardzo. No, to fajnie. Wszyscy się bawią, ja się bawię, wy się bawicie, pozdrawiacie i to jest najważniejsze. Za chwilę będzie razem z nami łączyć się Kazik Sas, a raczej ja się postaram z nim połączyć, czyli połowa Blue Party w tym studiu, przynajmniej wirtualnie.